Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego nie napisałaś sobie tekstów sama? Widać, Iłakowiczównie wychodziło to lepiej. Dziękuję. Nie no, żartuję. Ale muszę przyznać, że zaskoczyłaś wyborem. Trochę zaskoczyłaś, trochę nie zaskoczyłaś. A czemu nie? Wolałabym zaskoczyć. Wiesz co, znaczy czemu nie, bo ty już chyba wcześniej zdradzałaś takie inklinacje, że tam nie lubisz, jak jest tak oczywiście i tak przewidywalnie i że w ogóle, i że ma być łatwo. Rzeczywiście. Przede wszystkim lubię szukać postaci. Takich postaci, które są wybitne, ale trochę zapomniane i skorzystać z tego, co jest cały arsenał, to ty masz, proszę ciebie, na najbliższe 80 lat, to możesz spokojnie tak ze 140 albumów. Nie wiem, czy dożyję, ale jest tego sporo. Właśnie ostatnio tata mi sprzedał takie informacje, że tak Niemen działał, że właśnie bardzo dużo czytał i śpiewał też, na przykład między innymi Norwida dużo czytał. I dzięki temu między innymi właśnie po pierwsze wyrobił sobie technikę, a po drugie chyba też troszeczkę popularność, ale nie wiem. On miał jeszcze jeden fajny zabieg przy tworzeniu muzyki. On miał śpiewać. Nie, mówię o takim podejściu, takim metodycznym mocno. On, kiedy brał się za nagrywanie, siadał do komponowania, to na kilka miesięcy wcześniej przestawał w ogóle słuchać muzyki. To jest mądre. Żeby... Tak. Wiesz, jedyna muzyka, jaka była, to była między jednym a drugim uchem, nie? To nie jest głupie, dlatego że ja też po sobie wiem, że jak idę do studia i wymyślamy melodię, to mam dużo naleciałości takich i już nie wiem, co jest moje, a co nie. Nie wiadomo, jak się uwolnić, nie? No, tak, to prawda. A myślisz, że z pisaniem tekstów byłoby tak samo? Że jak się dużo... Okej, to się łapie język, strukturę, jakąś melodię, coś tego języka, ale... Tak, ale akurat to uważam, że jest dobre, bo ja na przykład uważam, że warsztat jest bardzo ważny w napisaniu tekstów, szczególnie po polsku. Po angielsku wydaje mi się, że można wyśpiewać dużo i bezkarnie... Gdzieś tam przykryć w interpretacji troszeczkę jakieś niedociągnięcia. Dokładnie, nie? I też nie każdy się wsłucha w ten tekst po angielsku, żeby tam znaleźć jakieś błędy, albo na przykład żeby okazało się, że ten tekst jest banalny. Po polsku już nie jest tak łatwo, więc wydaje mi się, że akurat dobrze jest dużo czytać. Ja staram się bardzo dużo czytać i notować sobie jakieś tam zbitki słów, które mi się podobają, żeby później może skorzystać z tego w jakiś inny sposób, coś innego, inaczej zakombinować, ale myślę, że akurat tu trzeba czytać. A co takiego jest? Na czym polega ta elektryczność Iłakowiczówny? Na czym polega jej taka atrakcyjność, taki nerw? Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że Iłakowiczówna w ogóle dwutorowo można ją tak określić. Po pierwsze, jej historia, jej biografia jest bardzo interesująca i wydaje mi się, że ona po prostu jest postacią taką elektryczną. Ma bardzo dużo na koncie, że tak powiem, więc zasług. nie dolarów. Ale przede wszystkim właśnie ta biografia. Natomiast talent literacki, ten poetycki, te jej wiersze, po prostu one same w sobie są takie elektryczne. I też przekonaliśmy się o tym z Janem Stokłosą, kiedy robiliśmy tą epkę, że te na początku wydawały się śpiewne. O, będzie fajnie, łatwo wymyślić melodię. A potem się okazało, że te słowa właśnie są ułożone w tak nieoczywisty sposób i następują po sobie takie wyrazy, które w ogóle niektórych nie znałam. Nie znałam słowa żagiew na przykład. I właśnie po pierwsze było to wyzwanie, ale po drugie to jest coś takiego niespotykanego. Więc wydaje mi się, że Iłakowiczówna właśnie pisała takie wiersze, które są takie elektryczne. Się zapultałam. Ale kurczę, ja sobie uświadomiłem, że było takie powiedzonko, czy taka ocena kondycji artystycznej, która była często używana na przykład w latach 80. w odniesieniu do tego, że autorzy tekstów, czy w ogóle artyści musieli się tam borykać z różnymi niedoskonałościami ówczesnego systemu, a przede wszystkim musieli w jakiś sposób obchodzić cenzurę i próbować powiedzieć coś, co będzie czytelne dla słuchacza, a jednocześnie do czego nikt w to oczywisty sposób się nie przypieprzy, bo to nie będzie powiedziane wprost i tak dalej. I wtedy się mawiało, że im artysta ma trudniej, tym jest lepiej dla sztuki. Że artysta głodny to bardziej płodny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie
to sobie myślę, że z panią Kazimierą było podobnie, że gdyby jej życie było takie, wiesz, różowe i piórko w dupie i w ogóle uśmiech i jest fajnie, landrynki i cukierki, to no niestety nie zostawiłaby po sobie tak fajnych, wyraźnych śladów. Zdecydowanie. Podobnie, nie wiem, z Poświatowską na przykład mogłoby, no to generalnie z każdym, tak? To znaczy właśnie w ogóle ja mam takie przekonanie, że najlepsza sztuka wynika niestety z cierpienia. Albo z jakichś silnych doświadczeń. No bo jeżeli się nie przeżywa nic i nie dzieje się nic, no to o czym można napisać? Trzeba przynajmniej o czymś przeczytać, co się dzieje, ważnego albo dużego, znaczącego, żeby powstało coś interesującego z tego, prawda? Więc u ciebie wszystko jest w porządku, jest chill, w ogóle żadnych problemów, wszystko się doskonale układa, kurde, muszę wziąć tekst jakiejś innej pokrzywdzonej przez życie osoby. Nie, to wiadomo, że tak nie jest. Nie, no żartuję, ale... Ale no, ja też piszę teksty, tylko że... Dlaczego nie wykorzystać dorobku kogoś, kto dokonał dużych rzeczy, a jest już zapomniany? Moje pokolenie nie zna Iłakowiczówny. No moi właśnie, znajomi i ty nie teraz wiedzą. Próbujesz to jakoś sprzedać, przemycić i tak dalej, zamiast napisać sama parę szlagierów. Tak. Wiesz, współczesnych. Znudziło mnie przede wszystkim śpiewanie o miłości. Już mnie romantyczna miłość nie interesuje. Mam chłopaka, jest fajnie, jest dobrze. Okay. Po prostu już nie chcę. Dobra. Pięknie się z tym rozprawiłaś. No i po prostu już tak, jest tego przede wszystkim za dużo, moim zdaniem. W radiach komercyjnych słuchamy tylko i wyłącznie o tym, że albo jest właśnie nowa albo miłość. Tęsknię, albo cię kocham. Albo złamałeś mi serce i w ogóle, no już to jest nudne. A tutaj to są takie tematy dosyć poważne, może za poważne, ja mam tylko 25 lat, może zabrałam się trochę z motyką na słońce. Ale nie wiem, czy to wiesz i czy też wiedzą to inni, ale zajmuję się też przekładem literatury, no właśnie. Czy coś, co cię łączy z... Tak. I wynalazłam Esther Kreitman, której dzieła są nieprzetłumaczone na język polski. Ona się urodziła w Biłgoraju, z Polską była długo związana. Zresztą ona jest siostrą braci Zingerów. I w podobny sposób podeszłam do Iłakowiczówny. Ja chciałam wyciągnąć Kreitman i oczywiście to jest nisza. Tych książek wydrukowałam bardzo mało i sprzedało się mało, ale ci, którzy są zainteresowani i chcą poznać, to poznali i przyszli na spotkanie autorskie i czytają. I wydaje mi się, że tak samo będzie z Iłakowiczówną, bo mi nie jest potrzebne... Nie jest mi to potrzebne, żeby, wiesz, być gdzieś na szczycie listolisu, tylko chciałabym właśnie zajmować się ważnymi rzeczami. No i tak jest. To ty jesteś trochę idealistka mimo wszystko. Tak, bo nie da się z tego utrzymać. Aha. A to co, musisz dorabiać gdzieś w Tesco? No w Tesco nie, no ale właśnie tłumaczę, robię te przekłady, nie? No to nie jest tak źle, Nie jest źle. Tak, to nie jest najgorsza robota, rzeczywiście, nie muszę się To ty sobie to nieźle wymyśliłaś, nieźle sobie wymyśliłaś siebie. Trochę... Czy ja wiem? Czy to przypadek? Nie, to nie jest przypadek absolutnie, ale wyniosłam to z domu. Zdecydowanie pomogli mi w tym rodzice, bo właśnie jakby wiesz, każdy wie, no chciałabym śpiewać, albo chciałabym być, nie wiem, łyżwiarką figurową. No i fajnie, wiedziałam, że chcę śpiewać, chciałabym być wokalistką, ale to nie wystarczy. Trzeba właśnie, już dzisiaj jest tego tak dużo, że najlepiej znaleźć coś, czego jeszcze nie ma. To jest dużo lepszy projekt, przede wszystkim pod względem merytorycznym, ale też pod względem muzycznym. O, tutaj jest jedno nazwisko kluczowe pod względem muzycznym. Tak. To udało mi się bardzo złapać Pana Boga za nogi. Jan Stokłosa popisał się wspaniale i muszę też przyznać, że jest najsprawniej pracującym muzykiem, z jakim kiedykolwiek się poznałam i spotkałam i pracowałam. Bo on zrobił te piosenki, to jest 5 utworów, które on zrobił w miesiąc. Okej. Okay. Więc tak naprawdę... Bardzo szybko przeszliśmy od punktu A do Z i cieszę się, bo poszłam do niego z tym projektem, a on od razu powiedział, okej, bardzo mi się to podoba i zrobimy to. A to było na takiej zasadzie, że tutaj mam takie wiersze, ja bym chciała trochę, jak gdyby, żeby ta muzyka była taka, wie pan, taka inna. Czy na przykład, słuchaj ziom, chcę to i to, potrzebuję tu harfy, tu potrzebuję kurna jakiegoś tam starodawnego syntezatora, jakiegoś coś, żeby brzmiało vintage'owo, ale nie za bardzo, tu w ogóle chcę, tak? To było tak, że wysłałam, zebrałam sobie listę inspiracji, linków, jakichś, co bym chciała, w której piosence, wybrałam wiersze, które bym chciała i wysłałam to do Janka i powiedziałam właśnie, posłuchaj tych wszystkich utworów. W ogóle niektóre z tych utworów, które mu wysłałam, były jego. Też, także no, między innymi jest taka płyta Historie, na której śpiewa Natalia Grosiak, to jest zrobione chyba ze Smolikiem, tak. I właśnie Alunię wysłałam między innymi, jest taki utwór Alunia na tej płycie. No i powiedziałam właśnie Jankowi, że chciałabym troszkę tego, a troszkę tego
i spróbujmy z tego zrobić jakąś całość, ale też, żeby ten album był trochę eklektyczny. Ja nie jestem po szkole muzycznej i nie mam takiej formalnej edukacji muzycznej, więc nie mam czasami też takiego wyczucia i takiej wiedzy, żeby samodzielnie popisać się w studio. Zawsze potrzebuję kogoś niestety, żeby ze mną był, albo niestety, bo wtedy jest burza mózgów i więcej perspektyw. Ale tak, właśnie podałam mu takie przykłady, no a później się zrobił jakieś rybki, takie te demówki. No. Spotkaliśmy się u niego w domu, w pracowni i jeszcze to dopieszczaliśmy. Także muszę powiedzieć, że zmian było niewiele, bo to, co on mi zaprezentował na samym początku, po prostu od razu mi się spodobało. Od razu to kupiłaś? Od razu to kupiłam, naprawdę. No tam trzeba było trochę popracować nad tonacjami, troszkę chciałam dodać elektroniki, więc powiedziałam, że może tutaj trochę, żeby nie było tak typowo poezja śpiewana. Ale dużo zmian naprawdę nie było. Wiesz co, bo ten materiał jest taki strasznie, strasznie, to jest złe słowo, ten materiał jest, takie odnoszę wrażenie, wyraźnie w kontrze jest czasami, nawet do stylistyk, do których ma się tak w naturalny sposób odwoływać, bo generalnie nie jest to muzyka retro. No nie. A ja nie chciałam, żeby było. No tak, ale to też nie jest ten współczesny taki, nie wiem, elektropop, który zalewa rynek coraz chyba bardziej, tak? To jest najmodniejsze teraz. No. Najmodniejszy styl, tak mi się wydaje. A nie wolałabyś tak? No właśnie wolałam tak na początku i zrobiłam tę pierwszą płytę, Songs of Myself, a teraz przyjęłam taki właśnie taką formę i muszę powiedzieć, że nawet odzew od ludzi, od słuchaczy jest zupełnie inny. 180 stopni. Po prostu w ogóle nie ma czegoś takiego jak hejt, jakichś złych komentarzy. Łatwo jest napisać pod elektropopem, oto laska nie umie śpiewać. A wydaje mi się, że to jest taki materiał, który merytorycznie jest dosyć istotny, że nawet może ludziom się nie chce po prostu pisać o tym źle, ale dostaję prywatne wiadomości naprawdę od słuchaczy, którzy piszą mi, że bardzo im się to podoba, że chcieliby long play, że chcieliby usłyszeć na żywo. Nie było tak przy mojej pierwszej płycie. A to są słuchacze w wieku twojej babci, czy... Mamy, taty. A co z rówieśnikami? No rówieśnicy właśnie jakoś jeszcze to do nich nie dotarło. Myślę, że żeby dotarło, to jest dobre miejsce, gdzie jestem teraz. Okay. Ale też warto by było pewnie na jakiejś playliście wystąpić w streamingu, prawda? A to też nie jest takie łatwe, żeby się tam wedrzeć, bo ja jestem bez wytwórni. Działam niezależnie, także to też nie jest tak, że mogę się odezwać do jakiegoś moderatora playlisty na Spotify i powiedzieć, stary, wrzuć to tam, nie? Ej, ziom, jestem. Tak, hello, nowy utwór. No nie jest tak łatwo, więc to też walczę trochę. Rzeczywiście jest... Po pracy twórczej przychodzi kolejna praca. Ty nie lubisz, żeby było łatwo, ty nie lubisz, żeby było prosto. No. Sobie sama komplikujesz. No komplikuję sobie trochę sama, to prawda. Był taki moment, że miałam szansę podpisać się z wytwórnią i nie zdecydowałam się na to. To znaczy olałam to, bo nie chciałam... Nie będą mi mówić, co mam robić. No nie chciałam właśnie robić takich rzeczy, które bym musiała robić. No i tym sposobem nie jestem na szczycie Olisu. Ale na przykład nie wkurza cię, że... Ty z jednej strony sięgasz po, no bez wątpienia, atrakcyjne teksty, wartościowe, ale atrakcyjne też, które są na wskroś przemyślane, bo tych płaszczyzn, na których można analizować twórczość pani Kazimierz, to jest od cholery. To jest geniusz. Absolutnie. I takich poetek, i poetów też mieliśmy masę. Nie wkurwia cię, jak włączasz radio, a tam leci, wiesz, pizna nad głową. Nawet wszystko jest potrzebne, nie? Ale nie. W ogóle po prostu... Dobra, to powiedz, co wtedy czujesz. Możesz przeklinać. Wypipamy. Jestem wkurwiona po prostu. Bardzo przepraszam. Staram się być damą na co dzień. Ale w tak pewnych sytuacjach się nie da. Naprawdę. Ja dużo dyskutuję właśnie z moim tatą o tym. I mój tata jest takim teoretykiem branży muzycznej. Takim fascynatem. Generalnie się tym nie zajmuje, ale lubi to bardzo. Czyli tak jak my piłką nożną. Tak. Okay. Piłką nożną też się interesuje. Kiedyś grał trochę. No i właśnie rozmawiam z nim o tym. Ja na przykład mi prezentuję tutaj. Zobacz, kto jest na szczycie Olisu. A zobacz, kto jest w trójce na pierwszym miejscu. A zobacz w ogóle, kto na billboardzie tutaj szczytuje. No i właśnie akurat billboard jeszcze jest w miarę racjonalny. No ale jak patrzę, słucham radia komercyjnego i właśnie słyszę w kółko to samo.
jest godzina i jakby co, w godzinie mieści się, nie wiem, 5 utworów tylko. I jest ciągle to samo i jeszcze na to samo kopyto. I czasami nawet 2 utwory tego samego artysty. No, moim zdaniem jest tyle przestrzeni dla różnych artystów i dla różnej muzyki. Ja rozumiem, że to jest radio komercyjne, ma dotrzeć do jakiegoś tam... Tak. I dotrzeć do określonego, określonej grupy docelowej. No ale czemu nie zrobić jednej audycji poświęconej czemuś innemu? Nie wiem. Jest moim zdaniem dużo rzeczy, które można by było zrobić inaczej. No i dlatego trzeba sobie chyba szukać dzisiaj jakichś innych rozwiązań. No internet chyba. Ale w internecie też już robi się coraz ciężej. Mhm. Bo jest coraz więcej wszystkiego. I już teraz też trzeba właśnie, no nie jest łatwo wskoczyć na listę świeżaki na Spotify czy tam na Tidal, nie? No tak, no bo nie grasz elektroniki. No tak, ale Mlekoter też nie za bardzo. No dobra. No i okay. Tam jest, wiesz. No. A co się musi wydarzyć z tą epką, abyś ty mogła z czystym sumieniem, tak samo przed sobą i ojcu prosto w twarz, powiedzieć, że to jest sukces? Z epką. Z epką się może wydarzyć znacznie mniej niż z longplayem. Tak mi się wydaje. Ale też z epką nie można zagrać trasy koncertowej, bo to jest tylko 5 utworów. Ale chciałabym zagrać koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Chciałabym, żeby jeden utwór znalazł się na LP3. Chciałam być tutaj. Aha, no to już się dobra, to już jest, mamy z głowy. Ptaszek, tak, bardzo chciałam być tutaj. Pewnie jakaś sprzedaż. Ale to tak jak mówię, ja wytłoczyłam bardzo mało sztuk i raczej to jest pewnie taki kolekcjonerski egzemplarz niż, no nie wiem, nawet nie ma tej epki w sklepach. Ja ją sprzedaję sama na swoim Facebooku, pakuję potem w kopertę. Aha. Ludzie do mnie piszą wiadomość, a czy można z autografem? No jasne, a można z dedykacją? No jasne, co tam u ciebie? I tak sobie konwersujemy na moim fanpage'u. I tak siedzę cały dzień, jak ten świstak. I tak cały dzień, zabijam pazłówka. No więc, żeby to był sukces, to wydaje mi się, że właśnie te elementy. Głównie chciałabym zagrać w studio. Z reguły epka zapowiada płytę. Tak. I to ta reguła tutaj znajdzie potwierdzenie? No właśnie było tak. Czy znowu tak. Zrobisz coś po swojemu? Było tak. Miała być płyta od razu, ale stwierdziliśmy tak. Zróbmy epkę, zobaczymy jaki będzie odbiór, czy się będzie podobało. Jak będą chcieli więcej, to zrobimy więcej. I na ten moment widzę tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zainteresowanie. No jeżeli chodzi o moje media społecznościowe, no bo tak jak mówię, no niestety pewnie nie ma to szans się znaleźć w rotacji w żadnym radio. Ale widzę właśnie, że jest zainteresowanie i jeżeli tak będzie dalej, to nie spadnie, nie wiem, za tydzień, to prawdopodobnie w nowym roku się zabierzemy za long play. O kurczę. I wtedy chciałabym to skwitować jakąś trasą właśnie taką niewielką, taką do 10 koncertów max, 7, w jakichś po prostu takich kluczowych miejscach, miastach i zagrać to z orkiestrą. Z orkiestrą? Tak. O kurde. Ale wiesz, to są takie marzenia takiej małej dziewczynki, no tak jak sobie marzyłam kiedyś, że będę Hanną Montaną. Będę księżniczką. Tak, nie? Dokładnie. Wiesz, zorganizować trasę, no to jest, wiesz, sponsor, no wszystko. Mhm. Przede wszystkim publiczność, która nie wiadomo, czy przyjdzie. No, na razie to jakoś tam hula, ale no, nie aż tak. To ja ci jeszcze życzę, żebyś znalazła jakiś patent, jakąś drogę, która pewnie po przejściu jeden raz będzie spalona, tak jak mosty, ale żeby dotrzeć do młodego człowieka z tym buntem. To jest pewnie klucz. Właśnie ten bunt. To jest w ogóle zaskakujące, nie? Że ty używasz tekstu sprzed wielu dekad, tak naprawdę, jak gdyby na sztandar bierzesz bunt młodości, który powinien być czymś tak stałym chyba, bo na tym się opiera rozwój świata i jakieś nasze w ogóle funkcjonowanie na tym padołku. W ogóle przydałoby nam się trochę więcej buntu, tak mi się wydaje. Trochę robimy się leniwi, jeżeli chodzi o moje pokolenie. Także myślę, że trzeba się troszkę obudzić, ale no, nie nawołam nikogo do buntu, ani do jakiego buntu, do buntu przeciw czemu. To trzeba, każdy musi sobie przed sobą odpowiedzieć, przeciw czemu chce się zbuntować, ale przed czymś musi. Tak, no bo, nie, no co, ja na przykład...
Jakieś wiem, paliwo czy... musi być. Tak, właśnie. Ty mówisz, że ty wiesz, czego chcesz. Dlaczego ty chcesz? Chciałabym się... Znaczy, ja się buntuję w ogóle w domu, czy tam chodzę na marsze, te, które trzeba, nie? Tylko to są takie polityczne kwestie, o których się jeszcze boję rozmawiać, bo jeszcze jestem za maluczka na to, żeby się chyba buntować tak publicznie. Tylko raczej się staram właśnie podążać za tym tłumem, który buntuje się przeciwko temu, przeciwko czemu ja się buntuję. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć właśnie o tym, bo powiedziałeś, że trzeba dotrzeć do młodego odbiorcy. No i próbowałam to właśnie zrobić tak, muzycznie, żeby to nie była poezja śpiewana taka sama w sobie, tylko właśnie, żebyśmy opakowali to w taką muzykę, żeby dotarła zarówno do młodszego, no ale nie takiego 17, tylko właśnie raczej 25 plus, czy tam prawie 30. No, tak. A te właśnie wiersze przemówią raczej do takich ludzi w wieku moich rodziców. I na razie tylko tacy się odzywają do mnie. Ale zobaczymy, może się uda też dotrzeć do tego młodszego. No myślę, tak jak pierwszy krok ważny postawiłam, będąc tutaj. Tutaj ogląda was raczej właśnie taki widz w moim wieku. No, a 6 osób będzie? Pewnie. Myślisz? No, no bank. Kurde, no to nieźle. To już trochę więcej niż mnie. Z płytę może sprzedasz jedną. No niestety, to jest takie zabawne, nie, no żartuję, ale trochę, wiesz. Znaczy, to jest taki gorzki żart, nie? Tak, tak, troszkę tak. Ale zastanawiam się, co ty byś... jak ty byś sobie jeszcze mogła utrudnić życie w przyszłości, nie? Wiesz, no dróg jest wiele. Mogę dalej być niezależna. Jak mogę sobie utrudnić? No. Takie artystyczne. To jest takie trochę pytanie o twoje plany, nie? No, moje plany. W sensie, co cię kręci, co cię jara. Znasz te słowa, tak? Kręci mnie właśnie to. Właśnie to mnie zakręciło bardzo. I chciałabym robić podobne projekty. Powiem tak. Chciałabym teraz zrobić... nie chciałabym porzucać popu tak na zawsze, ale jakoś tak mądrzej podejść do tego popu, żeby to nie był właśnie ten elektropop, który wpada do jednego wiadra ze wszystkim, co się teraz dzieje. Więc zaczęłam tworzyć na nowo takie utwory z moim poprzednim producentem, Łukaszem Maronem, który wyprodukował właśnie pierwszą płytę. Próbujemy teraz wymyślić coś nowego. I robię to dwutorowo. Zajmuję się tą epką, jednocześnie wymyślam tamte utwory i raz na jakiś czas chciałabym się poświęcić takiemu projektowi, który będzie niósł ze sobą właśnie jakąś ważną misję. Nie wiem. No tak jak Kreitman przekładam, to też za Kreitman idzie jej historia. To, że żyła w takim, a nie innym środowisku, że była stłamszona jako żydowska dziewczynka, która w tamtych czasach nie mogła się spodziewać nic więcej niż pracy w kuchni ku zadowoleniu męża. I Łakowiczówna też, o niej tak mało się mówi. Nie wiem dlaczego. Dużo się mówi o okresie, w którym ona tworzyła. Dużo się mówi o Iwaszkiewiczu. O Żeromskim, który ją tam troszkę poniżył przy wspólnym stole raz. A właśnie nie mówi się o Iłakowiczównie, a są jej teksty według mnie naprawdę genialne. Przede wszystkim takie nieoczywiste, właśnie to już mówiłam. Więc chciałabym, no, nie wiem. To dobra, to a gdybyś sobie na przykład, masz jakąś taką krótką listę nazwisk, którymi ewentualnie, potencjalnie mogłabyś się zająć w przyszłości? Tak, ale to jest bardzo krótka lista. No, to dawaj. Chciałabym zrobić longplay z Iłakowiczuną, no to ona jest nadal na pierwszym miejscu. A na drugim miejscu jest Sofia Loren. O proszę. Jest Sofia Loren. Chciałabym zaśpiewać jej piosenki w nowoczesnych aranżacjach, nowocześniejszych. Może nie takich, wiesz, techno. Ale chociaż wiesz, no, to co zrobiła Kasia ostatnio, to też mówiono Nosowskiej, to... Tak, to w ogóle jest dla mnie kosmos. To jest kosmos. Ta płyta dla mnie, ja pas. Nie, ja nie pas właśnie, tylko słucham posłusznie. Bardzo mi się to podoba. Nie byłam na koncercie, ale chciałabym zobaczyć to. Widziałam tylko raz, grała w Lublinie pod zamkiem, no to niektóre utwory zagrali. Mi się bardzo podoba Nosowska w takiej odsłonie. Dobra jest, no. Tak. Natomiast chyba nie poszłabym. Raczej nie widzę Sofii Loren po włosku w takich aranżacjach. Raczej chciałabym to odświeżyć w jakiś inny sposób, ale ja też jestem miłośniczką Włoch i chciałabym właśnie po włosku troszkę zaśpiewać teraz. Więc Sofia Loren mi się wydaje takie, ona też ma bardzo ciekawą biografię, więc wybieram sobie przede wszystkim kobiety. To jest ważne, że to są kobiety. Kobiety, które mają życiorys ciekawy, ale też trochę trudny. Sofia też przeżyła wojnę i głodowała długo, także miała nie
nieciekawe początki. Czyli gdyby Kopernik była kobietą, to też byś Koperniczki zaśpiewała, tak? No, wydaje mi się, że o mężczyznach mówi się i tak dużo. No tak, to akurat więc za dużo nas jest. Pewnie jest was liczba odpowiednia, ale... Nie, ale mówię w tym takim dyskursie, nie? Tak, tak, w dyskursie jest was dużo i wydaje mi się, że wystarczająco. Zawsze jest ktoś, kto powie o mężczyźnie i, i spoko, ale ja bym chciała o kobietach. Czyli gdyby Kiri Skłodowska pisała, to też byś pewnie wzięła się za... na warsztat, pewnie bo też miała pokręcone wszystko i miała pod górę i faceci jej przeszkadzali w życiu w ogóle. Nie? Nie pozwalali studiować w Polsce, musiała wyjechać za granicę i teraz mówimy o tym, że to jest wielki polski naukowiec. A no właśnie, do dzisiaj się o niej mówi. Dzisiaj jest na okładce Wysokich Obcasów. No tak. No, ale kiedyś już nie było tak kolorowo jeszcze. No i Łakowiczówna też miała ciężkie życie w MSZ-cie, kiedy była jedyną kobietą na stanowisku referendarskim i nie było jej łatwo. Pisze właśnie w swoich wspomnieniach, że mężczyźni nie traktowali jej raczej tak na równi. Serio, nie? I serio, tak. Więc ona sobie świetnie z tym radziła. Także wydaje mi się, że samo to, że napisała do Piłsudskiego list, że chciałaby być jego adiutantem. To jest tak. To jest chucpa trochę, ale, ale taka mi się podoba to. Mm-hmm. Ale sama używasz słów, wiesz, które mogą być nieczytelne. Trochę, nie, bo ja rozumiem chucpę, nie? No ale... tak, no siadło mi trochę już może to wszystko za bardzo na dynie. Oj tam. Chucpa, no taka, wiesz. No wiem. Arogancja po prostu. Ale nie, no wydaje mi się, że zrozumiałe to są rzeczy. No w każdym razie to akurat właśnie z Kreitman zaczerpnąłem tą chucpę. Bardzo mi się, to jest moje ulubione słowo. Chucpa. I gdzie, tak, gdzie mogę używam. Dobre jest. Chucpa mi się podoba, bardzo. Do wszystkich, którzy mówią, ale sztos, apeluję, aby zaczęli używać słowa chucpa. Ale chucpa, co? Niezła chucpa. Dobrze, słuchaj, oby częściej. Ale podoba ci się to? Mhm, bo mnie zaskakuje, bo jest odtrutką. Tak? Tak bym to sobie powiedział. A bardziej szczerze bym powiedział, że atrakcyjność tego polega na nieoczywistości. Mm-hmm. O, może tak. Tak, bo jeżeli ktoś to będzie chciał sobie tam muzyki do windy czy coś, no to sorry, to nie masz szans, nie? Ale no nie mam. Raczej nie wybierze tego. No nie chociaż mam. Pewnie też bym się przejechał windą, w której leci coś takiego. muszę dodać i pozdrowić, bo spotkał mnie zaszczyt taki wspaniały. Napisała do mnie osobiście autorka biografii Iłakowiczówny, pani Kuciel Frydryszak, właśnie z wyrazami uznania. Także to już jest, to jest sukces według mnie. Cool. Już taki element sukcesu, wydaje mi się. Jakby, no jest to już uznany autor i wydaje mi się, że jest to takie wyczekiwane, żeby dostawać takie wiadomości. To fajnie, to ty masz taki swój światek i w ogóle się nie przejmujesz tym, że tam, nie wiem, siostry Godlewskie śpiewają hymn czy coś. Przejmuję się tym bardzo. Jeśli będzie petycja, to podpiszę. Okej. Okay. Jestem zła na to, naprawdę. Jestem na to zła. Kurczę, ty jesteś klinicznym przykładem na to, że to jest nieprawda, że młodzi mają wszystko w dupie. No ja, no bo nie, wszyscy. Aha. Znaczy są tacy, którzy jesteś ty i jeszcze pewnie za 4 osoby, nie? No ja przede wszystkim muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć, bo nie jestem jakoś obeznana w życiu społecznym i politycznym na przykład na tyle, żeby móc właśnie takie... Ja bym bardzo chciała być aktywistką. Gdzieś bym chciała, wiesz, walczyć właśnie, bym chciała buntować się. A co, walka dla samej walki? No, jara mnie to. No co to, cel? Ale właśnie, no właśnie, więc o to chodzi, że przede wszystkim cel. Znaczy cele są, wydaje mi się, że są w Polsce cele, które można obrać i bardziej napierać, ale jeszcze nie mam pozycji takiej też świadomości, żeby się tym zająć. Tak mi się wydaje. Raczej bym się zbłaźniła. Mam swoje jakieś tam poglądy, no ale jeszcze za wcześnie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, co powiedziałeś, o siostry Godlewskie, no to dla mnie to jest dramat. Ale dramatem jest też to, że media to promują, bo będzie klikane. No to zastanówmy się, co chcemy zrobić z tym, bo wszyscy się tym brzydzą, komentarze są bardzo niepochlebne, a jednak udostępnię. No to o co mi chodzi. No dla mnie to jest naprawdę coś takiego poniżej pasa. To wiesz co, możemy wspólnie zaapelować do sióstr Godlewskich, żeby na przykład czytały jedna Iłakowiczówna, a druga na przykład Poświatowską, jeżeli już padły te nazwiska, nie? A wspólnie na przykład Tuwima, Bal w Operze. O, tak, sobie nawzajem. Mogą też wyśpiewywać. Tak jak śpiewają kolędy i właśnie hymn, mogą sobie śpiewać to nawzajem. Ale żeby
się zapoznać. I wtedy będziemy mówili o prawdziwym sukcesie tego materiału. Nie, oczywiście żartuję, będzie ale... Będzie klikane wtedy. I wtedy będzie klikane, tak. Znaczy, życzę ci zupełnie innego zainteresowania, a nawet życzę ci źle. Bo im będziesz miała gorzej, tym będzie jak gdyby tym lepiej dla nas. Będę bardziej twórcza może wtedy też. Nie, to może żebyś nie chodziła głodna jakaś czy coś, no ale tam jakaś taka żyłka, żeby ci tutaj tam pulsowała. Na razie pulsuje często dosyć, najczęściej jak czytam wpisy polskich polityków na Twitterze. To nie. To ty tak samo wiesz, no tak, żeby sukces za szybko nie przyszedł, żeby ci się tam pod berecikiem nie zerwało śmigiełka. Do zobaczenia w takim układzie pełnym materiale. Mam nadzieję. Bo to by oznaczało, że spełniły się te warunki brzegowe, o które wspomniałaś wcześniej, żeby płyta powstała cała, a nie epka. Bardzo bym chciała. Tak. No i potem, żeby oczywiście nie odniosła sukcesu i żebyś musiała od nowa grzebać i tam sobie wymyślać się na nowo. Tak, żeby mogła być nieszczęśliwa i sama stworzyć. Tak, i tam tłumaczyć po nocach, żeby móc nagrywać za dnia. No to jesteśmy umówieni. To super, ci bardzo dziękuję. A wy sprawdźcie.